Jeszcze pytanie do ciebie. Jakbyś miał możliwość nagrania tylko jednej płyty, byłaby to płyta z ekipą czy solówka? No to jest ciężkie pytanie, bo jakby solowo i z ekipą robimy różne rzeczy. Mm-hmm. I to da się wyczuć, że to są bardzo różne rzeczy. Są ludzie, którzy preferują dużo bardziej płyty boku jako zespołu, a są ludzie, którzy preferują moje solowe dokonania. Mimo że i tu jestem jakby głównym raperem, ale ta różnica jest widoczna, bo jako zespół ta energia jest zupełnie inna, bo jest jednak zbieżno jakichś trzech czy czterech osób nawet, które dają z siebie wszystko. Ciężko mi powiedzieć, myślę, że chciałbym zrobić coś po środku i byłoby to, nie wiem co to by było, ale no, te dwie drogi są dla mnie jakby równoległe i lubię nagrać coś jako bok, potem jako bisz, bo jakby to się uzupełnia. Solowo to jest bardziej refleksja, jakaś tak właśnie introwertyczna moja strona bardziej, jakaś zaduma i troszeczkę bardziej bity też idące w tą stronę, a bok to jednak są bity aera, które jest energia, jakby taki, nie wiem, pozytywny przekaz, Paulo jeszcze na DJ-ce. Ten hip-hop, kurczę, jest mocno podkreślony w tym wszystkim, ten taki korzenny hip-hop, mimo chodzenia w stronę zmiany cały czas. Więc ciężko było mi wybrać, mam nadzieję, że będę mógł to robić do końca życia właśnie równolegle. Co cię wzięło w kulturoznawstwo? No właśnie potrzeba poznawania świata w jak najszerszej perspektywie, bo wszystkie kierunki studiów i specjalizacji są dość ograniczone i wgłębiasz się w jedną rzecz po prostu i poznajesz jedną rzecz bardzo głęboko. A kulturoznawstwo pokazuje ci wiele rzeczy dość powierzchownie, ale pokazuje ci wiele dróg i ty już tam decydujesz, w co chcesz się wgłębić. I bardzo mi właśnie brakowało takiego czegoś, jak byłem na filologii polskiej, bo podobało mi się, bardzo to był dobry kierunek, ale czułem, że mimo, że powiększa moją wiedzę, to jednocześnie jakoś ogranicza moje spojrzenie. A kulturoznawstwo to jest razem wiedza i mówię, z psychologii, z filozofii, właśnie dotyczące języka, kultury, wszystkiego naraz, wszystkiego po trochu. No i daje mi dużo jako raperowi, no. Dzięki temu mam dużo materiału do pisania tekstów. Pytanie do Oera. Od samego początku wspierasz środowisko breakowe i graffiti. Czy wynika to z tego, że od samego początku miałeś styczność ze wszystkimi elementami tej kultury? No dokładnie, to jest... Ja się jakby, wiesz, nie zakochałem w rapie, w samej muzyce, tylko w całej kulturze, w czterech elementach. Zawsze mi się podobało to, co mnie pochłonęło najbardziej, że po pierwsze zrobienie coś z niczego, po drugie graffiti, wiecie, jakby w tamtej naszej szarej rzeczywistości, gdzie dopiero powoli, nie wiem, ten kolor zaczynał wchodzić i do telewizji, i na te mury, jakby graffiti to było coś totalny rozpierdol, nie? To się nie da teraz tego opisać, jak widziałem pierwsze wrzuty gdzieś, czy srebra, czy już w ogóle jakieś kolory, później jakieś trójwymiary, w ogóle to było jakieś szaleństwo. Szczególnie, że ja zawsze miałem jakiś tam, wiecie, jakąś taką, ten zmysł taki artystyczny i zawsze mnie to gdzieś pociągało. Do tego taniec, no w ogóle wszechstronność tej kultury, poza tym jeszcze na początku, jak ten hip-hop jakby tutaj w Bydgoszczy się tworzył, to środowisko było bardziej zamknięte, było mniej ludzi, ale bardziej się stykały ze sobą te cztery elementy. Gdzieś na tych koncertach zawsze przychodziły i osoby zajmujące się graffiti, i właśnie tancerze, raperzy, producenci, DJ-e. Producenci to było duże słowo, bo jeszcze wtedy, wie, jak ktoś robił jakieś bity tam na fast trackerze czy coś, to już no, można było powiedzieć producent, bla bla bla. Ale w każdym razie to się wszystko tak przenikało zajebiście. Poza tym, no jakby to są moje korzenie, z czego może być Bydgoszcz dumna na przykład, to nie wiem, ta ekipa brykowa Ready to Battle, to są starzy zajawkowicze, wyjadacze, jakby fundamenty, powiedzmy, tego bydgoskiego hip-hopu i wiesz, i każdy, kto ma styczność w tej chwili uważa siebie za bydgoski hip-hop, powiedzmy, to powinien znać te korzenie, powinien wiedzieć, co to jest na przykład ten Ready to Battle, co to jest DNA, co to jest, nie wiem, B2, PUF, takie stare ekipy, które tutaj sporo namieszały swego czasu. No wiesz, no, cztery elementy, no to jeden element nie istnieje bez drugiego, zawsze się to przenika. No. Powiedziałeś właśnie Ready to Battle, nagrałeś kawałek Gida w paszczę, mógłbyś powiedzieć historię tego kawałka? No, historia tego kawałka jest, wiesz, jest taka, że no kurwa, Gida w paszczę. To jest cała esencja, wiesz, tego breaka, powiedzmy, jako
Znaczy tak, jest, ostatnio miałem tutaj właśnie z okazji świąt przyjechał Hefo, też jeden z członków Ready to Battle. Znamy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. I była taka mała rozkminka tutaj z Mikiem, zrobili odnośnie kółek, jak było kiedyś, jak wyglądały kółka, jak wyglądają teraz i jak wyglądają ekipy breakowe, takie powiedzmy konkretne, czym się różnią konkretne ekipy breakowe od takich, które no jeszcze mają dużo do zrobienia. I różnią się tym, że po prostu konkretni zawodnicy wchodzą, jak to ładnie powiedział Hefo, prosto, wiesz, w paszczę lwa i wpierdalają tą dzidę, nie? Czyli po prostu się nie boją, w tych hardkorowych kółkach robią swoje, nawet jeżeli wynik będzie przegrany, to i tak, wiesz, on zareprezentował, pokazał siebie i zrobił tyle, co trzeba, nie? Czyli no że odbiłem trochę od tej dziwy w paszczę, od tego kawałka. To chodziło o paszczę lwa. Okej. Nie, no, a numer generalnie powstał, nie wiem, tak, wiesz, z czystej zajawki, to też powstało w Anglii, zawsze miałem kontakt jakiś taki mailowy, czy tam na gadu-gadu z Mikim i zawsze śledziłem, co się dzieje, czy co się dzieje tutaj, czy co się dzieje na scenie jakby trochę breakowej, co się dzieje w tej Bydgoszczy. No i co, po prostu napisałem jakby, wiesz, wczułem się w to, jakbym był big boyem, jakbym jakie są emocje, jakie mogą towarzyszyć, wiesz, wyjściu na parkiet, wyjściu w kółko. No i przełożyłem to na słowa, nie? Zrobiłem to jeszcze z Ruskiem, z gościem, z którym też nagrałem jeden z moich pierwszych nielegali z Fanaberie. No i to był taki, wiesz, to był taki tribut dla przede wszystkim Ready to Battle, dla Breaka. No i taki nasz mały mini powrót Fanaberii. Pytanie do Bisza. Czy twoja ostatnia płyta ma szansę ukazać się na winylu? Tak, to mnie bardzo cieszy. Jakoś między styczniem a lutym powinna się pojawić na winylu, no i co, no nie mogę się doczekać. Ostatnio dopiero udało mi się kupić porządny gramofon i tylko czekam, aż położę ten winyl i odsłucham tego. No bo też jestem, no nie będę ukrywał, kiedy zaczynaliśmy robić te rapy, to nie było za dużo beatmakerów i każdy młody MC musiał sobie jakoś poradzić sam często i z braku laku sam też zaczynałem tworzyć bity. Oczywiście amatorsko dość mocno na początku, ale przeszukując setki winyli w poszukiwaniu sampla, no to jest niesamowite, to mnie otworzyło na tyle gatunków muzyki po prostu, bo na początku oczywiście szukałem tylko wstępów i zakończeń, czyli kawałków bez jakichś perkusji, bez śpiewu, które mógłbym wykorzystać. A potem nagle coraz częściej zacząłem słuchać tych kawałków dalej, nie? I okazało się, że zacząłem słuchać całych płyt. I to jest świetna muzyka i bardzo otworzyło mnie to na muzykę. No i mam nadzieję, kolekcjonuję. Oczywiście kolekcjonuję to za duże słowo, ale staram się moje ulubione płyty mieć na winylu i od czasu do czasu sobie puścić, bo no, to brzmienie to jest ciepłe po prostu i przynosi inny czas i nawet w inny wymiar po prostu sobie zapalić można, kurczę, jakieś przyciemnione światło, puścić sobie zapalić przyciemnione światło. Okej. Okay. Płytę i jest naprawdę, kurczę, piękna sprawa. Powiedzcie mi teraz, jakie są plany na najbliższy, na nadchodzący rok. Ty rozumiem, że Paulo mixtape w końcu wydasz, ale planujecie coś wydać jako BOK, czy jednak każdy solowo? Znaczy, no na pewno BOK 2013, jeżeli wszystko się uda zgodnie z planem, to w 2013 BOK powstanie i zrobimy to już też na jakimś nowym patencie, już na stałe w składzie z muzykami, pewnie będzie dużo żywych instrumentów i jakieś szaleństwo znowu będzie. Ja bym chciał producencką płytkę zrobić z gośćmi, no to na najbliższy rok. No ja właśnie chciałbym się uporać z zaległymi gościnnymi zwrotkami, bo odpowiedziałem na wiele fajnych naprawdę zaproszeń, na gościnne występy, ale jednak kurczę, no brakuje mi czasu już na swoje rzeczy, więc uporam się z tym, a potem spokojnie chcę pracować i włożyć 100% energii właśnie w powstawanie dwóch płyt, czyli nowego boku i jakiejś ostatniej solówki. No i chcemy jeszcze rozwinąć, teraz powstała taka nowa inicjatywa z naszej strony przy współpracy z firmą Eladę i to będzie Eladę Street Culture Promotion i będziemy starali się jakby promować dzięki tej inicjatywie właśnie przede wszystkim cztery elementy plus wszystko, co jest z tym związane, nie wiem, może w przyszłości zająć się jakimś wydawnictwem malutkim, no i właśnie w ten sposób do przodu.
Powiedz mi, jakie jest twoje podejście do licencji DJ-skiej? Temat dosyć głośny był w tym roku. Kontrolę z ZAX-u i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie to by ja miałem parę przygód, jeśli chodzi o ZAX. Nie zagłębiałem się jeszcze, jeśli chodzi o formalną stronę tego całego zagadnienia za bardzo, bo mówię, no jeszcze jak żadnego hardkoru nie było, chociaż może, że powinienem. Ale no dla mnie jest dziwna i niejednoznaczna sprawa, nie? Bo różne są opinie wśród ludzi, że niektórzy płacą jakąś tam licencję w zakresie tych dwóch czy iluś tam tysięcy. Znaczy z tego co ja słyszałem, że ludzie płacą po 2000 za jakąś tam licencję, którą niby tam wspólnie z AX-em stworzył tam Kirek Wrona, z tego co słyszałem, ale do końca też się nie orientuję, bo mówię, nie mam tam jakichś stuprocentowych tam potwierdzonych pewnych informacji. No ale spotkałem się na przykład ze znajomym, który taką licencję wykupił i spotykamy się gdzieś tam na koncercie, gdzie był koncert na zewnątrz, na dworze, było dosyć głośno i ktoś tam nie był poinformowany, przyjeżdża policja, a on z wykupioną licencją za te dwa kafle szybko zwija laptopa i ucieka. Ja mu się pytam, co ty robisz? Nie? No mówię, masz tą licencję za 2000 wykupioną, a ucieka, że ja na przykład już powinienem dawno być daleko w polu, nie? Także no, dla mnie to jest dziwna sprawa, bo miałem raz z inspektorem przyjemność, który w sumie nieprzygotowany przyjechał na taką kontrolę ze znajomym gdzieś tam regionalną i preskę graliśmy i pojawił się starszy pan, który niby w asyście policji muszą być, który był bez policji i chciał chyba na flaszkę sobie zarobić. Powiedział, że z inspektorem ZAX-u, wręczył nam wizytówkę i powiedział, że mamy do niego w poniedziałek zadzwonić. I oczywiście zadzwoniliśmy tyle, co zadzwoniliśmy. No ale mówię, pytał nam się, jakie mamy pliki. Powiedzieliśmy, że gramy koncerty i mamy autorskie utwory, a jeśli chodzi, mówię, o inne rzeczy, to mamy pozgrywane z płyt winylowych. Mówię, żeby było łatwiej, jeśli chodzi o Serato, żeby nie trzeba było tego dźwigać. Nie? On nam wyjaśnił, że to pomimo tego, że mamy zgrane na przykład, nie, ścieżki z płyt winylowych, to musimy te płyty winylowe fizycznie mieć przy sobie, żeby pokazać panu inspektorowi, jeśli przyjedzie z policją, że faktycznie jesteśmy posiadaczami. Nie? W przypadku MP3 musisz mieć jakieś tam paragony czy pokwitowania zakupu, nie, plików. Mhm. A to mówię, jaki to jest sens, na przykład, że ja sobie chcę ułatwić pracę, pozgrywać te taki z płyt winylowych do postaci cyfrowej i wozić, gdzie muszę te płyty na przykład, kurde, też ze sobą wozić jako dowód, że one są faktycznie moje i że to jest zgrane z tych płyt, nie? Gdzie niejednokrotnie, kurde, jest tak, że kupujesz płytę winylową, czasami masz dowód zakupu, kupujesz w sklepie albo gdzieś tam w internecie, możesz ten dowód zakupu uzyskać, a czasami gdzieś tam, wiesz, z second handu, gdzieś z drugiej ręki kupujesz płytę i na to już nie masz na przykład pokwitowania, bo nikt ci, wiesz, osoba second handu raczej nie da, nie? Także, no, czy tam sprzedająca płytę na jarmarku. Mówię, to jest dla mnie to jest takie małe też zapychanie dziury jakiejś tam budżetowej, czy mówię, problemów finansowych za X-u, czy mówię, nie mają środków, żeby tam tym tuzom, gwiazdom, kurczę, płacić i ścigają gdzieś tam czasami tych DJ-i. Mówię, to nie jest dla mnie jakoś tam prosto poukładane, nie? Pytanie teraz do ONR-a, jeżeli chodzi o co sądzisz o polskich beatmakerach i czy ktoś jeszcze z tych głównych MC podbija teraz do siebie obity? To znaczy tak, podbijają. Mówię, nie chcę na razie zdradzać z kim jakby są plany współpracy. Dostałem jakby zapytanie o produkcję od kilku raperów, powiedzmy, nie wiem, tam z tej czołówki, o tak to nazwać. Tylko jeszcze ze względów właśnie czasowych nie wyrobiłem się z produkcjami, ale wszystko w swoim czasie, mam nadzieję, że się uda. A co sądzę o beatmakerach? No kurde, niektórzy, znaczy jest kilku, którymi się bardzo jaram. Ostatnio bardzo mocno się zajarałem na przykład gościem pod tytułem Soul Pit z Lublina bodajże jest i robi właśnie taką fajną, brudną przejażdżkę po samplach, takie właśnie brudne brzmienie hardkorowe, bardzo często jak ja lubię. Co jeszcze? Złote twarze, Golden, pozdrawiam serdecznie. No jest kilku młodych też, którzy jakoś w których widzę jakby, nie wiem, jakąś tam nadzieję i przyszłość tego beatmakingu. No jest dobrze, jest ogólnie jest reprezentacja godna, że tak powiem. Byłeś też w Poznaniu na Beat Battle. Mógłbyś coś więcej opowiedzieć o tym evencie? Czy jesteś zadowolony ze swojego występu? Znaczy, nie do końca jestem zadowolony z występu, bo odpadłem w półfinale. Także, no mogłem się na pewno dużo bardziej przygotować, ale to był taki mój pierwszy raz w takim czymś brałem udział i dopiero wiem mniej więcej teraz, jak to wygląda i z czym tam pojechać, bo bardziej był to, nie wiem,
Beat Battle mi się bardziej kojarzył z taką czystą hip-hopową zajawką, że bardziej będzie to bitwa na właśnie takie hip-hopowe bity, a tu się okazało bardziej, że był to taki music battle, czyli były różne gatunki bardzo, bardzo często pomieszane, jakby odbicie w stronę dubstepu, czy jakiegoś nawet jakiejś takiej totalnego pojazdu elektronicznego. No i jakby sędziom takie rzeczy bardziej odpowiadały, nie wiem, szukali jakiejś świeżości bardziej niż tej energii hip-hopowej, którą ja przygotowałem na przykład. Ale jestem zadowolony, jakby podobało mi się to wszystko, co do samej imprezy, organizacja, to z tego co wiem, to już piąta edycja chyba była i organizacja była już, kurde, no, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, także to trzeba oddać chłopakom, że zorganizowali fajny event. No i w przyszłym roku, jeżeli mi się uda znowu dostać to i będzie czas na to, to czemu nie, bardzo chętnie bym wziął udział. Lecimy, Paulo, jeżeli chodzi o zawody. Myślałeś kiedyś wystartować w zawodach IDE na przykład? Nie. Brook Battle. Ja kiedyś ducha walki, kurde, targnąłem i w Toruniu, jak był taki contest, Tour Table Contest się imprezka nazywała, organizował ją DJ Ike, którego pozdrawiam oczywiście. I raz tam się szatnąłem, żeby na tych zawodach, kurde, się pojawić. Przygotowałem parę tam rutyn, jeszcze nawet na płytach winylowych, bo wtedy z Serato nie miałem za bardzo jeszcze do czynienia. I przyjemna była imprezka, bardzo dobre doświadczenie, z tym, że mówię, ja nie mam takiego jakiegoś wielkiego ducha walki, to raz, a dwa, ze względu na to, co robię życiowo, to nie mam też czasu, żeby poświęcić tyle czasu, ile by potrzeba było, żeby jakieś konkretne rutyny przygotować, którym by można gdzieś tam zdobyć jakąś fajną pozycję, nie? Aczkolwiek zajawka jest niezła, nie? Jeśli chodzi o zawody DJ-skie, z tym, że mówię. Trzeba bardzo dużo czasu poświęcić, typu tam kilka dni, żeby jakąś tam minutową czy kilkuminutową rutynę konkretną, żeby kogoś rozpierdolić, przygotować, nie? Także to nie jest tak hop. Na co tak bardzo lubisz Ferdydurkę, że jest to twoim faworytem, jeżeli chodzi o książki? Jeden z faworytów. Nie wiem, czytałem to w bardzo młodym wieku i ta idea, żeby nie pozwolić się upupić, była mi bardzo bliska, taki zdrowy bunt przed tym, że każdy nam mówi, co jest mądre w życiu, co jest ważne, na co lepiej położyć nacisk i oczywiście wszyscy są mądrzejsi od nas i wszyscy wiedzą prawdę, a nas traktują jako zawsze niedojrzałych młodych ludzi, którym trzeba mówić, co trzeba robić, jakbyśmy nie mogli mieć swojego zdania, czy własnych doświadczeń, czy własnego spojrzenia.